Witam serdecznie na Prawdzie Sportu. Po krótkiej przerwie wracamy w nowym roku. Dzisiaj naszym gościem jest Ewelina Kobryn. Witam. Aktualnie generalny menadżer polskiej reprezentacji. Tak, i koordynator młodych asów parkietów. Tak, ale jak zanim dojdziemy do tej kadry, Ewelina, jesteś jedyną Polką, i która wygrała najlepszą ligę na świecie. No tak, to pytanie zawsze chyba od tego wszyscy zaczynają. No jestem, znalazłam się w gronie tak utalentowanych zawodniczek i takiego grona trenerów, które pozwoliło mi, abym mogła sięgnąć po ten tytuł i cieszyć się z niego i być częścią tego zespołu, która właśnie wygrała i triumfowała w 2014 mistrzostwo WNBA. No i to byłaś zawodniczką Phoenix, tak? Phoenix Mercury. Mhm. Ale chyba kariera na początku nie jest tak łatwa, żeby się dostać, bo ty na pierwszych chyba kampach się tak nie dostałaś, tak? Czy jak to tam wyglądało? Znaczy, na pewno były próby, które w jakiś sposób mi dały kierunek, w jakim mam podążać i gdzie czeka na mnie, gdzie są moje słabe punkty, gdzie czeka ta praca, więc w 2010 byłam na pierwszym moim takim kampie przedsezonowym w Washington Mystics. No tam się nie dostałam do zespołu, ale to był tak jakby training camp, więc kontrakt jakby nie obowiązywał. Ale 3 tygodnie ciężkiej pracy pokazało mi tak naprawdę moje słabe punkty praktycznie w każdym aspekcie, od kondycji poprzez przygotowanie fizyczne, koszykarskie, mentalne przede wszystkim, bo chyba tutaj głowa, jeżeli chcesz startować i grać w tej najlepszej lidze świata, przede wszystkim głowa musi być na pierwszym miejscu i trzeba być mentalnie mocno przygotowanym. To czyli jest taka wielka różnica między Ligą Europejską a Stanami Zjednoczonymi, że tak ciężko się przygotować? Czy to przygotowanie trenerów tutaj, czy... Znaczy, no tam jest 11-12 zawodniczek w składzie, które tak naprawdę, która by nie podpisała w Europie, jest czołową zawodniczką swojej drużyny. Więc nawet to już mówi dużo za siebie, że tam nie ma słabych osób, słabych graczy, więc każda, czy pierwsza, czy ta 11, to jest można powiedzieć kawał dobrego gracza. I chyba trenerzy z Europy, z Polski, którzy kontraktują takie zawodniczki, wiedzą, że tak jest. Więc w Europie jest tak, że to jest trzon 5-6 osób, które jakoś chodzimy, nawet jeżeli nawet rozmawiamy o tych takich najsilniejszych drużynach, to są bardzo mocne zawodniczki. Później to są albo dziewczyny, które są pretendentkami do gry na tym najwyższym poziomie, albo bardzo młode dziewczyny, które dopiero jakby wchodzą do składu i trzeba je powolutku wprowadzać. Jakby WNBA po prostu nie ma tam miejsca na to, nie ma czasu jakby na wprowadzanie. Tam po prostu przychodzi gotowy gracz, który jakby już jest przygotowany do gry na najwyższym poziomie. No to czyli tak naprawdę to nawet te zawodniczki amerykańskie, które są na tych ligach uniwersyteckiej, lidze uniwersyteckiej, to i tak muszą w Europie się ograć, żeby się tam dostać, bo też tak jakby nie ma takiego... Nawet patrzmy, że tam jest drużyna, tam jest 12 drużyn, po 12 zespołów, ile jest uniwersytetów, ile dziewczyn wspaniałych się nie dostaje do tej ligi, a ile też dziewczyn, które się nie dostało do ligi, świetnie się sprawuje w ligach europejskich. I czyli widać, jaki poziom jest właśnie w tej lidze amerykańskiej. No jest dosyć mocny, intensywny. Na pewno tam przypadkowi ludzie nie trafiają. No, no to wracamy teraz na nasz kontynent. Powiedz mi, kiedyś jednak ta polska koszykówka damska była bardziej licząca się w Europie. Niestety coś gdzieś się stało. Na pewno. No, zawsze wracamy i do dzisiaj pamiętamy ten największy sukces, który był w 99 roku. Później olimpiada. Po tej olimpiadzie coś jednak jakby zaczęło się psuć i już nie grało tak, jak to było do roku 2000. Więc przespaliśmy, mi się wydaje, kawał czasu,
na to, aby zbudować na nowo siłę takiej reprezentacji. Gdzieś nie zostały wprowadzone zawodniczki albo ten system, który był opracowany do tej pory, po prostu jakby się nie sprawdzał. Jakby tutaj no, było tyle czasu i jakby na łatanie tego wszystkiego i na próby przeorganizowania szkolenia chociażby, znaczy najważniejszego aspektu, jeżeli chodzi o koszykówkę, czy młodzieżową, czy nawet seniorską. No jednak to się nie stało. Są próby nadal, teraz na pewno poprzez różne typu akcje, właśnie tak jak Młode Asy Parkietów, czy kampy, które są organizowane w Polsce. Wydaje mi się, że ta grupa młodzieży, która ma teraz szansę jakby podnosić swoje umiejętności nie tylko jakby w klubach, ale również poza klubami, ma szansę, dużo większą szansę niż ten okres, który był właśnie od 2000 do tam 2015 roku, kiedy tak naprawdę w Polsce można powiedzieć nic się za wiele nie działo, a jednak w Europie już zachodziły wielkie zmiany, których po prostu brakowało u nas w kraju. Dobrze, ale nawet patrząc na polską ligę, polskie gdzieś nam się liczyły, czy Wisła, Kraków, Lotos, Gdynia, zawsze się gdzieś liczyły, ale też w pewnym momencie przyszedł boom, który gdzieś skończył to wszystko. Tak, no każdy ma jakieś swoje zloty i upadki i mam nadzieję, że Wisła się odbuduje. Po Lotosie teraz jest jakby jest nowa nazwa, ale z tymi w sumie nowymi ludźmi pod władzą, można powiedzieć, Agnieszki Wybrzyckiej, Arka Gdynia. Więc to jest nasza jedyna jakby drużyna, która gra w tym momencie w europejskich rozgrywkach i trzymamy za nią kciuki. Świetnie się jakby sprawdza na ligowych parkietach, ma dobrych graczy, więc mam nadzieję, że ten czas, który jest teraz, jeżeli chodzi o te rozgrywki europejskie polskich drużyn, jest takim czasem przejściowym. Wydaje mi się, że trzeba się jakby skupić na tej młodzieżowej, na tych młodzieżowych reprezentacjach, aby one najpierw wskoczyły na ten najwyższy szczebel, żeby one potrafiły i trenerzy potrafili osiągnąć jak najwyższe cele z tymi swoimi drużynami, a dopiero później patrzmy jakby na rozgrywki klubowe, bo siła jakby całej ligi zawsze zaczyna się od reprezentacji i mam nadzieję, że tak się w niedługim czasie dostanie. No i tak tu napomniałaś o tej ligi, ale zobacz, tyle jest szkoleń, Gorzów, największe szkolenie, Gdynia, szkolenie. Gdzie te polskie zawodniczki się dzieją? Przychodzi w pewnym momencie taki model, no sam gdzieś tam byłem w tym świadku, widziałem to w Gorzowie, no przychodzi ten model taki pewien wiek i jest koniec. Czy ta liga to psuje, czy to trenerzy nie są na to gotowi, czy zawodniczki są źle przygotowywane? Na pewno mamy sporo zawodniczek, które są sprowadzane z zagranicy, które troszeczkę zabierają te minuty polskim zawodniczkom, ale jakby nie można patrzeć i zwalać winę tylko właśnie na to, bo moim zdaniem, ja już też byłam w tym systemie, czy inne zawodniczki z mojego, można powiedzieć, już pokolenia grały i jakby potrafiłyśmy się mentalnie przestawić do tego, aby rywalizować z tymi najlepszymi, które są ściągane jakby czy z zagranicy, czy za wielkiej wody. Więc mi się wydaje, że tutaj jest taki chyba troszeczkę problem też mentalności, ale w tych zawodniczkach, że i moim zdaniem troszeczkę w trenerach, że jakby nie do końca chcą jakby zaufać i mają pomysł na wprowadzenie takiego zawodnika do swojej drużyny. No umówmy się, dzisiaj jest jakby pogoń za tym, aby drużyna, która zdobyła sponsora, jak najszybciej znalazła się na najwyższym podium, zdobyła medal, bardzo szybko u nas w kraju rośnie apetyt w miarę jedzenia i jakby wszyscy są łakomi na to,
Więc dla mnie troszeczkę potrzeba jest cierpliwości z dwóch stron i ze strony tego młodego gracza, bo ten młody gracz od razu czasami jest wrzucony na gorącą wodę i po prostu jeden, dwa błędy, bo wsiadamy, nie, ty masz po prostu od razu grać. Czasami tak nie jest, czasami takiemu graczu też trzeba dać troszeczkę czasu. Trener powinien mieć troszeczkę więcej może... Znaczy nie dystansu, ale takiej cierpliwości i też cierpliwości powinni mieć ludzie, którzy są wokół klubu, bo często ludzie z boku klubu nie do końca znają się na koszykówce i nie wiedzą, jak powinno to wszystko wyglądać. Po prostu chcą tylko mieć sukces, medal i jakby nie dają czasu takiemu też trenerowi, aby umiejętnie wprowadził taką zawodniczkę. Także tutaj potrzeba jest czas przede wszystkim na to, żeby taki zawodnik umiejętnie jakby wprowadził się wprowadzić go z tego etapu młodzieżowego do tego seniorskiego, bo to jest bardzo, bardzo istotny przełom, bardzo ciężki, to jest w ogóle inna koszykówka, tu już jest gra pod presją. Z zawodniczkami z zagranicy, nie tylko z polskimi, także no, ja mam nadzieję, że kiedyś każdy jakby dojdzie po rozum do głowy i otrząśnie się i jakby zaczniemy troszeczkę myśleć o sobie, o swoich, o polskiej lidze, jak to ma wszystko wyglądać. No dobrze, ale tak zauważyłem tak z biegiem czasu gdzieś tam tą naszą damską ligę, powiem tak, że czasami, nie wiem, to trenerzy no, mają te młode zawodniczki na ławkach i dojeżdżają, mecz grają siedmioma zawodniczkami, nie dając szans tym młodym, a jak dają, to powiedzmy dają im tam 4 minuty w całym meczu przeciwko ostatniej drużynie. Czy to nie warto też takim zawodniczkom powiedzmy nawet dać te 4 minuty, ale w meczu z lepszą drużyną, większą presją też to... Dlatego ja właśnie mówię, to musi być cierpliwość ze strony i władz klubu, i trenera, i samej zawodniczki. Zawodniczka też musi na pewno wymagać sporo od siebie, nie tylko liczyć na to, że dostanie po prostu te swoje 10-15 minut, bo musi tak być, tylko po prostu ona musi być jakby mentalnie przygotowana do takiego wejścia. Ona ma wiedzieć, że od niej też czegoś się wymaga. Musi sama po prostu... wiedzieć, po co jest i po co przychodzi na to boisko, na trening czy na mecz. Więc tu wszystko musi być jakby zazębione i współpraca obopólna, ogólna, która powinna być w takiej drużynie, musi iść z każdej strony. Także tutaj, tak jak pan mówił właśnie o tych 4 minutach ze słabymi, czy 5, czy tam wiadomo, ze słabymi drużynami, czy przy wyniku plus 20 w ostatnich minutach meczu wchodzi młody gracz. Przepraszam. Czy się, no, tam spokojnie. Czy coś się tutaj... Nie, wszystko jest. A, jesteśmy, dobrze. I taki zawodnik w takim momencie wchodzi, to faktycznie no wiadomo, że tutaj już nikt nie patrzy do końca na niego, ale moim zdaniem też powinien mieć świadomość tego, że wychodząc nawet na te 4 minuty przy plus 20, to też od niego się wymaga jakby pełnego zaangażowania, a nie tylko po prostu wyjścia i po prostu przebiegnięcia sobie tych 4 minut, bo ja pamiętam taką sytuację, mój pierwszy sezon w Seattle, kiedy ja z Ali Quigley przyszłyśmy do zespołu i to był bardzo mocny zespół. To były ubiegłoroczne z 2011 mistrzynie WNBA Seattle Storm i tak naprawdę my walczyłyśmy o każdą minutę, o każde wejście, więc wychodząc na ostatnią minutę, to było właśnie przy takiej przewadze plus 20, plus 15, no to tę ostatnią minutę dostawałyśmy. Więc my robiłyśmy wszystko. Po prostu no, chciałyśmy czasami no, takie przysłowiowo zjeść parkiet, po prostu aby każdy zauważył, że faktycznie zasługujemy na coś więcej niż tylko na tą minutę. No i kolejny sezon pokazał, że jest faktycznie trochę lepiej i każda z nas dostała te swoje więcej minut i no, można powiedzieć, że nie byliśmy usatysfakcjonowane, ale było już dużo lepiej.
No. A tak wracając do tej tutaj przygody z koszykówką, bo to nie była tylko WNBA i Polska Liga, była też turecka i rosyjska. Jest duża rozbieżność między tutaj europejskimi ligami, taka, że Polska tam powiedzmy jest na 5. miejscu w Europie, na 6., a wiadomo, Rosja tam Znaczy, gdzieś to na. chyba chodzi o finanse, bo jeżeli chodzi o rosyjską, to wiadomo, że te zespoły, które mają bardzo dobrych sponsorów, też mają bardzo dobre zawodniczki i można powiedzieć, jak grając w Jekaterynburgu, to praktycznie nie był nikt w stanie nam zagrozić, czy tak jak jest Orenburg teraz z Marosem Kowacikiem, to można powiedzieć, że też ten trzon ligi trzyma. Kiedyś był Spartak Moskwa, gdzie był właścicielem Szabtam Kaumałowicz i po jego jakby, no, po jego odejściu, śmierci, no, praktycznie no, zajęto się szkoleniem młodzieży, no i w sumie no, gdzieś tam w środku tabeli jest ta drużyna jest. Także to jest podobnie jak do polskiej ligi. No. Masz pieniądze, w sumie możesz mieć mistrza, nie? Tak samo jest w tureckiej. Jest duży nabór zawodniczek z zagranicy, no ale jeżeli chodzi jeszcze o turecką, to już większy jest nacisk kładą na swoje krajowe zawodniczki, większą rolę mają do spełnienia w drużynie te zawodniczki niż na przykład nawet chociażby tutaj u nas w kraju. No tak jak ten w Turcji, no tam no Galatasaray, no to jest sama marka w sobie, po prostu już z samej nazwy. Czy tam też jest taki oddźwięk kibiców, tak jak w Polsce? Oj, tak. Przede wszystkim w meczach derbowych, jeżeli się gra z Fenerbahçe, no to jest praktycznie wojna tego dnia i kibice z drużyny przeciwnej nie mogą przyjść wtedy na halę, no bo wiadomo, jakby to się skończyło. Tak samo nawet jeżeli pamiętam, jak grałam w Fenerbahçe na hali Galatasaray, to nawet nikt z rodziny nie mógł przyjechać na mecz. Także to są takie restrykcje, które są jakby trzymane tam w lidze i no to jest taki no, mecz o życie, można powiedzieć. Dla nich coś bardzo ważnego to jest tam, te kluby to jest praktycznie na poziomie religii, która jest tam bardzo mocna, więc to się da odczuć i potęgę i siłę tych zespołów, jak jesteśmy postrzegani, jeżeli gramy w tych zespołach, jeżeli ktoś jest z Galatasaray się na przykład dowie na ulicy, czy w restauracji, że na przykład, no wiadomo, po wzroście zawsze się pytali, czy gram w siatkówkę, w koszykówkę, no to na przykład odpowiadałam, że mam w koszykówkę i w Galatasaray, czy tamten Fenerbahçe, to w ogóle jak był fan, to praktycznie no, można było powiedzieć, że za darmo się jadło. Także księżniczka przyszła No, ale po mieście mogła się normalnie poruszać, czy były strefy, w których jakby tak powiedzmy. Znaczy wiadomo, że no, nie można było się gdzieś tam zaplątywać w małe uliczki, ale tak, bez problemu. No. Nie było problemu w poruszaniu się. Na pewno przyciągałam wzrok, bo nie dość, że wysoka, to jeszcze wiadomo, nie z ich kraju, także no, na pewno wzrok był nie tak ciągnął się za mną tych wszystkich ludzi. A z Twojej perspektywy czasu, takiej z kariery zawodniczej, która liga pod względem kibicowskim Ci najbardziej pasowała? Krótko grałam we Francji, czy w Hiszpanii też pół sezonu, ale wydaje mi się, że ta hiszpańska bardzo, bardzo, bardzo fajnie mi się grało, bardzo dobrze wspominam ten czas, tych ludzi tam, w ogóle liga, która tam jakby sposób jej prowadzenia. Jakby układu sił, właśnie rozłożenia sił tych zawodniczek krajowych w stosunku do zagranicznych. Ten szacunek też, jeżeli powracając jeszcze do wcześniejszych tematów i pytań, szacunek do tych swoich rodowitych zawodniczek jest bardzo duży. Następnie, no kibice, no super, no po prostu, no jeżeli ja grałam w Salamance, no niewielka miejscowość, studencka, ale żyjąca tylko koszykówką żeńską. Praktycznie, czy grałyśmy z pierwszą drużyną, znaczy z drużyną ze szczytu tabeli, czy z drużyną z dołu, to
No to prawie 3,5-4 tysiące ludzi zawsze przechodziło na mecz, także no, ludzie żyli praktycznie na mieście, to wszyscy wiedzieli, jak wyglądają koszykarki, co wkładają do koszyka, co z zakupami. Także no, fajny czas i miłe przeżycie, i zakończone też fajnie, bo mistrzostwem triumf był świętowany na Plaza de Mayo, także fajnie to było wszystko, tak oficjalnie. Teraz wracając do kadry, jakie są teraz nadzieje na to? Po tych spadku od tego Mistrzostwa Europy przez czwarte i coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Jakie są teraz perspektywy? No, mieliśmy duże nadzieje teraz w tych eliminacjach. Jedziemy na Rygę na 2 mecze z Białorusią, więc mówię, póki piłka w grze, więc nie odpuszczamy, ale mamy świetną młodzież, można powiedzieć, i w niej jest bardzo duża nadzieja. Jest to praca jeszcze no, na kilka lat, aby je faktycznie tak dobrze wkomponować w układ reprezentacji na tej seniorskiej. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o poezję, która płynie z nich i na chwilę obecną, jak one wyglądają w wieku tam 16, 18, 19 lat, to naprawdę jest fajna perspektywa, która w niedługim czasie, mam nadzieję, że da takie wymarzone rezultaty, o których każdy marzy, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, kobiet. A związek daje możliwość pracy długoterminowej, czy jest nacisk tak na sukces, to jak było w męskiej kadrze, jak było euro u nas, czy nie, to było euro, czy mistrzostwa świata? Tak, no wiadomo, że do wszystkiego trzeba. Wszystko ma swój początek i swój koniec, nie? Ale wydaje mi się, że tutaj jakby związek nie robi problemu na chwilę obecną, jeżeli chodzi o wdrożenie swojego systemu trenerowi czy pracę długoterminową. Jeżeli widzi, że wszystko idzie w dobrym kierunku i jakby wszystko pracuje w takim dobrym słowa znaczeniu, to jak najbardziej, nie? Wydaje mi się, że tutaj sama kadra to jakby nie, trenerzy z kadry jakby wielkiej roli nie odgrywają w tym wszystkim. Mi się wydaje, że tutaj jest duża rola trenerów klubowych, którzy mają zawodniczki przez cały rok i to oni odpowiadają za zawodniki, za zawodniczki, żeby przyjeżdżając na kadrę też były przygotowane nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim taktycznym i mentalnym do takiej kadry, żeby kadra też nie była dla takich zawodników, jak troszeczkę się słyszało do tej pory, taką karą, i że po prostu trzeba jechać i ojejku, tracę wakacje, muszę jechać na kadrę. To po prostu to powinien być przywilej. Tak jak było to kiedyś, no, radość z tego, że siedzi na kadrze, że ma się z kim trenować, że ma się halę cały czas dostępną i że jest się częścią reprezentacji Polski, to powinna być taka jakby no, Duma. taki duma, dodatek do tego wszystkiego, co się robi, uwieńczenie tej pracy, którą się robi przez cały rok. Teraz tak na koniec takie pytanie. Z polskich parkietów. Najcięższy mecz, jaka drużyna, jaka zawodniczka? Najcięższy mecz, znaczy jeszcze raz. No, w twojej karierze polskiej, jaki byś sobie taki wybrała, taki najcięższy mecz, który musiałeś przebrnąć w swojej karierze na polskich parkietach? Oj, pamiętam zawsze te mecze no, mistrzowskie, które były. Pamiętam, był taki mecz, znaczy no, do dzisiaj się go wspomina, czy ten mecz 7 z Gdynią, z Lotosem Gdynia, wtedy jeszcze tutaj jeszcze była na parkiecie Anne Forsz, Jelena Skerowicz, gdzie wygraliśmy meczem Anny de Forsz z Zaułku, ona była sfaulowana, jeszcze wykonywała dodatkowy rzut, także to taki, jeżeli chodzi o ten O tą drabinkę dojścia tego mistrzowskiego tytułu, to było dużo takich zawirowań. I jeżeli chodzi o
Zebranie się w sobie całej drużyny to pokazało to właśnie, na czym polega koszykówka, że koszykówka to nie jest tylko po prostu gra, przygotowanie się, rzuty do kosza, tylko to jest tak samo praca bardzo zespołowa i w pewnym momencie, jeżeli zespół się zazębia, ale też jako taki jeden organizm, to wtedy idzie to bardzo dużo łatwiej. I właśnie w tym momencie my pokazaliśmy jako zespół, że potrafimy być takby jednością i praktycznie każda za każdą by poszła w tym momencie, no można powiedzieć, w ogień. Także to był fajny czas i ten już nie pamiętam, który to był rok dokładnie, ale to wygranie tego mistrzowskiego tytułu, jeżeli chodzi o taką mentalność, pchnęło chyba każdą o krok do przodu. Także to, ale też mi się wydaje, że na przykład w ogóle na przykład mecz o awans do Final Four, pamiętam, że był strasznie duży nacisk ze strony sponsora, że tak naprawdę bardzo marzył o tym, aby tutaj jeszcze pan Sarna, który był prezesem Kampaku, był wielkim pasjonatem tego sportu i bardzo chciałabyśmy właśnie wystąpiły w tym elitarnym gronie tych czterech drużyn. I zdobywając awans, grałyśmy przeciwko drużynie z Brna i to był no też praktycznie mecz, no, 1-1, drugi mecz, trzeci mecz u siebie, no wszystko praktycznie, nie? No, wygrałyśmy, weszłyśmy, no, wielka radość, pamiętam, że wtedy hala Wisły pękała w szwach, no, świetne przeżycia, na pewno te przeżycia, które jakby kończą się triumfem, ale takim ciężkim triumfem, gdzie wiadomo, ile takiej siły wewnętrznej też się człowiek trzeba było zebrać w sobie. Są takie chyba tkwią najbardziej chyba w pamięci. No i chyba mój mecz, który był o mistrzostwo właśnie WNBA. Praktycznie przez cały sezon byłam głęboką rezerwą tej drużyny i w ostatnim meczu, właśnie tym ostatnim o mistrzostwo, musiałam wejść w pierwszej piątce, jakby być podstawowym graczem, czyli praktycznie można powiedzieć, że zostałam rzucona na głęboką wodę, ale to właśnie to, o czym ja mówię, że trzeba zawsze wiedzieć, po co się przychodzi na halę i dlaczego, i że nie można być egoistą na pewno, jeżeli chodzi o sport, a przede wszystkim w koszykówce. Trzeba być zawsze dla drużyny. Jeżeli jest się częścią tej drużyny, zawsze trzeba być odpowiadać i być odpowiedzialnym graczem. Także wydaje mi się, że byłam takim i zawsze, jeżeli chodzi o drużynę, zawsze stawiałam sobie ją na pierwszym miejscu, jeżeli już znalazłam się właśnie w jej obrębie i w trakcie sezonu. Dobrze, to tak na koniec. Co życzyć Tobie i Twojej reprezentacji, którą aktualnie mam? No jeszcze jest szansa na ten awans na Mistrzostwa Europy, więc zawsze tego. No ale przede wszystkim, aby w przyszłości udało się tej reprezentacji wyjść z tego cienia. Nie idźmy już za daleko jakby w tym momencie, ale przede wszystkim pojechać na Mistrzostwa Europy, wejść do tej już elitarnej, można powiedzieć, ósemki i być i zakotwiczyć się w niej już tak na długo, żeby po prostu te miejsca się tylko zmieniały od pierwszego tam do ósmego, żebyśmy już nigdy z tego poziomu nie zeszli. No i chyba tego, przede wszystkim to, żeby ta reprezentacja była w końcu postrzegana na nowo jako coś bardzo elitarnego, gdzie się przyjeżdża po dużą dawkę wiedzy i zwieńczenie tego, i taką radość, żeby wszyscy czerpali z tego, że grają w koszykówkę i przede wszystkim w reprezentacji Polski. Kiedy najbliższe mecze? No, gramy na Łotwie z Rygą. To jest 4-6. Nie z Rygą, tylko z Białorusią, a na Rydze. Także to jest 4-6 lutego. Na pewno będą transmisje w TVP Sport.
albo w TVP Sport na internecie, także no zobaczymy. Czyli siadamy i kibicujemy. Kibicujemy, tak jest. Zawsze za polską reprezentację warto kibicować. Dzięki Ci, Ewelina, za spotkanie, że mogliśmy porozmawiać po tylu trudach. No ale najważniejsze, że się spotkaliśmy. Ale że się udało. Tobie życzę wszystkiego dobrego na ten nowy rok i miejmy nadzieję, że Twoje życzenie co do reprezentacji się spełni. Na pewno. Ja jestem optymistką, jeżeli chodzi o drużynę narodową, w ogóle o żeńską koszykówkę polską i mam nadzieję, że będzie dobrze. To się cieszę z tego powodu, że jest optymizm, że będziesz tym kierować. Dzisiaj już Ci bardzo dziękuję i do zobaczenia. Ja również. Ja też szczęśliwego nowego roku. To dzięki.